Cześć, nazywam się Marek Plawgo, mam 39,5 roku, uprawiałem najlepszy zawód świata. Byłem lekkoatletą. Marek, cześć. Cześć. To jest dla mnie bardzo szczególny dzień i bardzo, bardzo szczególne okoliczności. Chciałbym ci powiedzieć, że długo się zastanawiałem, czy w ogóle zapraszać cię na taką rozmowę, bo kiedy usiądzie Smokowski i Plawgo, to wszyscy będą myśleli, że będziemy rozmawiać o depresji i tylko o depresji. Wyobrażam sobie, że powinniśmy od tego zacząć, żeby mieć to za sobą. Trochę czasu już minęło. Nigdy ty tego nie ukrywałeś, ja nigdy tego też nie ukrywałem. Więc zacznę tak, jak od tych kilkunastu miesięcy zawsze zaczynam rozmowę z tobą, czy SMS-ową, czy na żywo. Jak się czujesz? Dobrze. Nauczyłem się siebie na nowo. Odkryłem w sobie parę nowych rzeczy, swoich słabości, ale też jakiś zalet i siły w sobie, więc myślę, że dobrze, tak. I to jest chyba też taki czas, kiedy można, może nie do końca jeszcze w czasie przeszłym, bo ja mam wrażenie, że to ta cała choroba to jest trochę jak cukrzyca, jak się już ma, to po prostu trzeba się nauczyć z tym żyć i pewne rzeczy dość łatwo wracają, natomiast można mówić już w takim czasie dość dokonanym, że łatwiej jest pewne rzeczy z perspektywy czasu po prostu ocenić, zauważyć, ale przede wszystkim myślę, że tu się chyba zgodzimy, o tym mówić trzeba, bo chociażby mój tak zwany outcome, który spowodował dzień później też twój, spowodował też lawinę komentarzy, ale tych prywatnych, tych ludzi, których znamy, których mijamy, którzy podkreślali jedną rzecz. Ja też się z tym, też mam taką walkę prowadzę, ale w życiu bym o tym nie powiedział publicznie. Albo nie miałem siły, żeby podjąć leczenie. Więc myślę, że spokojnie. Nie czuję, że to jest jakieś poczucie misji, ale chociażbym jednej osobie mógł w tym momencie pomóc, no to nie ukrywam i nie będę miał problemu z tym, żeby o słabościach rozmawiać. Ja też mam takie poczucie. Ja też dostałem mnóstwo takich wiadomości w różnych portalach społecznościowych i myślę sobie, że być może jest to jedna z najbardziej wartościowych rzeczy, jakie udało nam się dokonać w naszym życiu, właśnie sprawić, że ten świat, ten mały świat wokół nas jest troszeczkę lepszy. Nabrałeś już dystansu do tamtych spraw, bo kiedy jesteś tu i teraz, kiedy to się dzieje, umówmy się, jest bardzo ciężko. Jest bardzo ciężko, ale ja przebywałem na kwarantannie zupełnie sam w domu i wiedziałem, że to będzie dla mnie największy egzamin, jaki miałem od tamtego najtrudniejszego okresu i myślę, że zdałem go wzorowo. Myślę, doświadczenie też, które wywiodłem z leczenia, z terapii i tego, że już byłem świadomy, czym jest ten rywal, w jaki sposób należy z nim walczyć, spowodowało, że ten egzamin wydaje mi się, że zdałem. Skoro przeżyłem kwarantannę, która była naprawdę dużym stres testem, to myślę, że tak. Można mówić już o takiej dalszej perspektywie i z takiej bezpiecznej odległości już opowiadać o tym w sposób spokojny i bez zaangażowania trudnych emocji. Czuję się dobrze. Chciałbym cię zapytać, już trochę przechodząc do spraw sportowych, ale jeszcze nawiązać do początku, do tego, jak w ogóle człowiek patrzy na siebie, kiedy patrzy w lustro, i tak nam też się pewnie udało pomóc dużej liczbie osób, bo one widzą w nas siebie. Myślę sobie, że ty, sportowiec, nawykły do ciągłej walki dzień po dniu ze swoimi słabościami właśnie, czy ja, dziennikarz, który też dzień po dniu zdarza się z jakimś tam stresem podczas występów antenowych, najtrudniej nam było przyznać się sobie samym, że coś z nami może jest nie halo. Najtrudniej jest samemu powiedzieć sobie, stary, potrzebujesz pomocy. Sobie tak, ale trudniej chyba było powiedzieć o tym publicznie. I ja mam takie dwie rzeczy, które mógłbym tutaj wrzucić. To pierwsza to jest taka, że wydawało mi się, że jestem niezniszczalny, bo przechodziłem egzaminy, które są niecodzienne i dla wielu ludzi nieosiągalne. No bo czym jest przygotować się do Igrzysk Olimpijskich, startować w finale Igrzysk Olimpijskich czy Mistrzostw Świata, mając
na sobie spojrzenia oczy 60 tysięcy ludzi na trybunach i czasami kilku milionów przed telewizorami, więc człowiek jest w wielkim stresie i z tym stresem sobie radził. Czasami mniej doskonale, czasami doskonale, wygrywał, przegrywał, ale to było coś powszechnego, co wydawało mi się, że zahartowało mnie w sposób taki psychologiczny i charakteru i radzenia sobie ze stresem w sposób doskonały. Jak się okazało, trudniejszy jest ten stres mały. Mały, ale który jak kropla drążąca skałę codziennie skapuje w jedno miejsce. No, jeżeli gdybyśmy położyli rękę i kropla by spadała w jedno miejsce przez cały rok, no to dojdzie w końcu do kości i tą kość też przebije i wydrąży. I to jest chyba najbardziej bolesny stres, którego nie zdajemy sobie sprawy z druzgocących, destrukcyjnych jego mocy, ale gdy przez miesiąc, dwa, trzy, rok nie mamy kompensacji i mamy coraz więcej tego małego stresu, a coraz mniej nagród, euforii, radości, endorfin, no to ten bilans jak jest ujemny, no to w końcu no przyjdzie nam zapłacić rachunek. A druga rzecz, o ile już wiedziałem sam przed sobą i wiedziałem, że przegrywam, że jest źle i przed sobą już nie udawałem, to był najtrudniejszy krok, żeby sprzedać to na zewnątrz. Ja przez całe życie sportowe musiałem nie tyle co walczyć, ale no, sportowiec musi i kreuje wizerunek zwycięzcy, wizerunek kogoś, kto zawsze wygrywa, wizerunek kogoś, kto no, kulom się nie kłania i rywalizuje, no bo tylko taki człowiek, który idzie po prostu na rzeź i idzie z podniesioną przyłbicą, może być dobrze postrzegany przed kibiców. I najtrudniejszym krokiem było dla mnie to, żeby publicznie się przyznać, przegrałem. Mm. I to przegrałem taką jedną z ważniejszych walk i wiedziałem od tego momentu, że jeżeli tylko kliknę wyślij, to już nie będzie Marek Plawgo, medalista Mistrzostw Świata, człowiek z sukcesami sportowymi, tylko to będzie Marek Plawgo z depresją. Niewiele się pomyliłem, ale jak się okazało, nie taki diabeł straszny. Tak jak bałem się tego, zanim to kliknąłem, właściwie jak wysłałem ten post wtedy, to włączyłem telefon i mówię, niech się dzieje co chce. Skonsultowałem to z dwiema osobami, zanim to wysłałem. Powiedzieli, że okej, no, jeżeli jestem na tyle odważny, to wyślij. I przez kilka godzin nie sprawdzałem reakcji. Bardzo się zdziwiłem, bo była bardzo pozytywna. Jak się okazało, oddźwięk, jaki dostałem od ludzi, od kibiców, od ludzi obcych przede wszystkim, też bliskich, dalszych, spowodował, że nie było we mnie od momentu wysłania tej wiadomości ani jednego momentu zawahania, czy zrobiłem dobrze. Nie żałuję i myślę, że to też chyba było ważnym krokiem w leczeniu. Przyznać publicznie i pokazać, że ma się chwilę słabości, bo na pewno znajdzie się wokół nas ktoś, kto tą rękę poda i nam pomoże z tego wyjść. Samemu no jest to niemożliwe. Wspomniałeś o wizerunku zwycięzcy. Przyszło mi do głowy takie zdanie amerykańskiej piłkarki. Amerykanie są specyficzni. U nich albo jesteś pierwszy, tak, albo jesteś, dokładnie, albo ciebie nie ma. Słynna amerykańska piłkarka Mia Hamm powiedziała kiedyś, że ktoś, kto mówi, że zwycięstwo to nie wszystko, to nigdy niczego nie wygrał i nie wygra. Co ty myślisz o tym zdaniu? No coś w tym jest, bo w sporcie potrzebna jest determinacja. A tą determinację możemy wskrzesić tylko w sobie, jeżeli walczymy o najwyższe cele i osiągamy. Jeżeli przegrywamy, to znaczy zrobiliśmy coś nie tak i należy coś poprawić. I to jest kształtowanie sportowego charakteru i to jest codzienność sportowa, od której nie uciekniemy i będziemy nią podążać. Jest to rzeczywiście dość trudne i niebezpieczne, bo ze względów psychologicznych psychologowie stają na głowie, żeby przekazać tym sportowcom, że to tak nie wygląda, że życie jest trochę szersze, że te porażki są ważne, że porażki uczą i że to nie tylko frustracja, ale też dla nas dobra lekcja. Sportowiec zaprogramowany na sukces będzie parł za wszelką cenę, a drugie miejsce bardzo często jest porażką i sam też tak odczuwałem, bo miałem mistrzostwa, gdzie wracałem z medalem brązowym albo srebrnym i jest niedosyt. Oczywiście w pewnej nomenklaturze można powiedzieć, że wygrał ktoś brązowy medal, they won silver medal, they won bronze medal, że ten medal się wygrywa. Ale z drugiej strony to jest tylko takie politycznie poprawne. Srebrny medalista jest pierwszym przegranym. Mówmy trochę o oczekiwaniach, już tak mówiąc o sporcie. Czy oczekiwania z jednej strony twoje własne wobec siebie, wobec w sporcie, w życiu, pomagają, przeszkadzają, czy to jest w cudzysłowie niezbędnik, a z drugiej strony oczekiwania ludzi wobec ciebie, wobec twojego startu? Z
To są dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o ludzi, to raczej nie tyle co oczekiwania, co zawód, żeby nie pokazać się ze złej strony, więc u mnie był bardzo często strach przed porażką. Że jak będzie porażka, to będzie, że on się skończył, że jest słaby i tak dalej. I to jednak gdzieś tam się przykleja i człowiek gdzieś tam z tyłu głowy to miał. Natomiast oczekiwania wobec sukcesu i perfekcji sportowej to jest coś, co wyniosłem z domu. Ja uważam, że mam bardzo dobre wychowanie, jeżeli chodzi o to, jaką pracę wykonali rodzice, ale było to dużym kosztem. Zwłaszcza ojciec był bardzo wymagający wobec mnie i tam nie było miejsca na potyczki i porażki. Jeżeli chodzi o naukę, wszystkie wywiadówki, dla mnie to był zawsze stres, bo nie było piątki, była czwórka. Jak już się trójka pojawiła, to po prostu ja już byłem cały w stresie. I gdzieś jako dziecko po prostu to chłonąłem i bardzo szybko przyniosłem to na sport. I tak jak mówiłem, srebrny medal, brązowy medal. Okej, po moich niepowodzeniach był jakiś sposób zwieńczeniem, że się udało wrócić. Ale to nie było tak, że zasypiałem po tym biegu w pełni usatysfakcjonowany. Czułem, że można było coś zrobić lepiej. I te zawsze można było coś zrobić lepiej, można było coś poprawić. To była siła napędowa całej mojej kariery sportowej. Nigdy nie byłem w 100% zadowolony. Halowe mistrzostwa Europy. Wygrywam bijąc o ponad pół sekundy rekord Polski. Ale widzę, że tak niewiele brakło do rekordu Europy, więc kładę się spać szczęśliwy, ale z drugiej strony mówię, kurczę, jeszcze jest coś do poprawy, jeszcze jest pewien margines, który przy odpowiedniej pracy można zmniejszyć, więc zawsze jest czegoś mało i te oczekiwania wobec siebie sprawiły, chyba że zdobywałem te medale, ale przede wszystkim myślę, że wracałem po ciężkich kontuzjach, bo widziałem, że mam jeszcze coś do zrobienia, że to nie jest koniec i trzeba podjąć jeszcze raz rękawice. Możesz dokonać tylko jednej zmiany w swojej karierze sportowej. Sportowej. Co by to było? Jakbym się tak chirurgicznie, często lekkoatleci sobie żartują, pewnie w każdym innym sporcie, gdybym miał głowę 30-latka, a organizm 20-latka, to bym sobie przeszczepił ten mózg i doświadczenie, które miałem wcześniej na początku swojej kariery i myślę, że przede wszystkim siedziałby tu medalista olimpijski, a na pewno człowiek, który medali mistrzostw świata trochę więcej natrzaskał, bo potencjał na to był, a przez różne swoje zachowania, których niestety na początku kariery nie brakowało. Błędy, trochę byłem lekko duchem, żeby nie nazywać tego inaczej, trochę się zmarnowało. Ja to teraz słyszę w wielu ustach trenerów, obserwatorów takich bliższych, lekkich, że jestem jednym z najbardziej zmarnowanych talentów. I ja z tym nie polemizuję, bo wiem. Czyli jakbym coś zmienił, to zaszczepił w sobie głowę i doświadczenie w ciało 20-latka, które wtedy mogło robić naprawdę rzeczy wielkie. O tamte błędy młodości to jeszcze cię dopytam bez obaw. Jestem bardzo na to gotowy, tak. Czy bardzo różnisz się od młodego człowieka, który zaczynał uprawiać sport? Tak. A to jest zupełnie inny człowiek. Życie nas uczy, życie nas kształtuje, kształtują nas dobre sytuacje, ale właściwie nie bez powodu najczęściej w ustach piłkarzy schodzących z boiska pojawia się takie zdanie, które już jest takim klisze i takie trochę wytarte, że trzeba umieć wyciągać wnioski z porażek. A tych porażek zarówno zawodowych, sportowych, jak i życiowych było tyle, że człowiek się już naprawdę, myślę, dużo nauczył i spowodowało to, że na wiele rzeczy spoglądam zupełnie inaczej niż jak spoglądałem, jak byłem młody. Druga rzecz to są też okoliczności. Życie też nauczyło, że jako sportowiec, młody sportowiec, który miał do udowodnienia tylko jedną rzecz, czyli wynik na bieżni, mogłem sobie pozwolić na naprawdę wiele. Jeżeli chodzi o stosunki międzyludzkie, układy z przełożonymi, walkę ze związkiem, z której też słynąłem i nigdy nie trzymałem języka za zębami. Wtedy powiedziałem, ok, ja mogę napieskować, ludzie będą mi przeciwni, ale dopóki jest wynik na bieżni, to tak kolokwialnie rzecz ujmując, mogą mnie pocałować w tył pleców. Życie dorosłe pokazało, że tak to nie wygląda, że jednak trzeba się nauczyć dyplomacji, trzeba zachowywać się inaczej, a przede wszystkim szanować rywali, ludzi bliskich, otoczenie i wszystkie relacje. I to są rzeczy, które na pewno przez
czas, ale chyba w bardzo przyspieszonym kursie ostatnie 2-3 lata zmieniły mnie diametralnie. A jaka jest największa cena, jaką zapłaciłeś? Życiowa cena, jaką zapłaciłeś za to, że byłeś sportowcem na bardzo wysokim poziomie? No to chyba taka, że mam ten wiek, czyli lat 39,5 i siedzi przed kamerą kawaler, który no, właściwie poświęcił całe życie prywatne na to, żeby znaleźć się tam, gdzie się znalazł, a jeżeli chodzi o sukcesy sportowe. Na później konsekwencje tego wszystkiego spowodowały, no, że no, tego życia prywatnego do teraz nie ma ustabilizowanego tak, jak bym chciał, tak jak sobie marzyłem kiedyś, aczkolwiek będąc zawodnikiem, nie wyobrażałem sobie dzielić tego, bo dla mnie najważniejszy był sport, sukces, wynik, trening, poświęcenie i życie na 100% w sporcie, więc z drugiej strony ja spędzałem 250 dni na zgrupowaniach w roku. Ja właściwie na zgrupowania do Spały to wyjeżdżałem z bagażem 60-70 kilo, bo przyjeżdżałem tam na 3 miesiące na przykład, więc no, trudno było dzielić życie prywatne i to był chyba największy koszt. No, w moim wieku powinienem już przyjeżdżać na takie wycieczki jak teraz do Warszawy z rodziną, przyjeżdżam sam. Ma to swoje plusy, ale jednak jak człowiek ma pewną nostalgię nad swoim życiem, no to jest to duży niedobór i absolutnie brak, który powoduje, że nie można do końca oddychać pełną piersią. I otóż z tego też się wzięły problemy, które zaczęły się 2 lata temu. Czyli słyszę żal, to między słowami, to nie tylko stwierdzenie faktu. Tak, tak, jest. Ja mam sam żal do siebie, bo to też pewne rzeczy, na które sam zapracowałem z jednej strony, ale z drugiej strony no, życie, jakie prowadziłem, no, bardzo sprzyjało, żeby popełniać takie, a nie inne błędy. Co cię pociągało w tym, by zostać lekkoatletą? Początkowo nic, bo ja zacząłem sport słuchając Szaranowiczowego Hey Hey to NBA i spędzałem godziny na obręczach rowerowych przypiętych do słupa, do deski pilśniowej, które trzeba było co chwilę wymieniać, bo niestety to się wykrzywiało, a nie było czegoś takiego, że jak teraz się jedzie do Decathlonu i się kupuje gotowy zestaw, więc robiło się to, co człowiek miał pod ręką. I idąc do szkoły sportowej, nie mając rozeznania takiego jak teraz w internecie, że wpisuję w Google i wiem co jest, przychodzę do szkoły sportowej, w której wszystkie trofea są koszykarskie. I byłem pewny, że będę grał w koszykówkę. Okazało się, że koszykówka była w tej szkole, ale profil w tej szkole sportowej został już zamknięty. I takie hasło, które padło między młodymi, które się rozprzestrzeniało, tak jak głuchy telefon, że każdy będzie miał dyscyplinę do wyboru, okazało się nie dyscypliną, a konkurencją. Konkurencją lekkoatletyczną. Ale nie trzeba było długo czekać, żebym złapał bakcyla. Po pierwsze, bo trafiłem na wspaniałą osobę, czyli ten Rajana Widerę, który bardzo szybko został moim trzecim rodzicem. A po drugie, że ja uprawiałem lekką atletykę, kiedy nie wiedziałem, że to jest lekka atletyka, bo oprócz tego, że jak chłopak ze Śląska, jeszcze jako małe dziecko, zanim rzucałem do kosza, zanim był jeszcze Szaranowicz i NBA, no to każde dziecko ze Śląska musiało mieć swoją biedronkę i kopać gdzieś tam w parku. Podobało mi się bycie bramkarzem, bo jeżeli chodzi o bieganie z piłką, to zawsze byłem od tej piłki szybszy i to niestety nie wchodziło w jakoś tak, nie grało to w parze. Ale oprócz tego były wyścigi. Kto pierwszy dobiegnie do drzewa? Kto rzuci dalej kamieniem? Kto przeskoczy ten rów? To też jestem pokolenie, gdzie powstawały wszystkie bloki z płyty. Jak powstawały bloki, to bardzo często były różne elementy budowy, rowy, tych kamieni dookoła tych bloków nie brakowało. I to wszystko było lekką atletyką, tylko ja tego nie wiedziałem. Nie brzmi to bezpiecznie swoją drogą. To były bardzo niebezpieczne rzeczy, bo to też były czasy, kiedy w telewizji leciali 4 pancerni i pies i były pokazywane różne działania wojenne, więc rzucanie granatami z okopów z jednego rowu do drugiego, które miały po pół kilo wagi bez żadnych kasków i niczego, no, powodowały, że czasami wracało się do domu z dziurą w głowie czy złamanym zębem z przodu. Ale no, takie było nasze dzieciństwo. Natomiast ta lekka atletyka była. Te wyścigi,
jak to mówię z rodzicami, to były na porządku dziennym, na każdym spacerze i to już była lekka atletyka i to mi się spodobało później, jak zaczęło się robić coraz bardziej profesjonalne. Ale jak sobie patrzę wstecz, to tak, ja byłem lekkoatletą, odkąd właściwie zacząłem chodzić. Mało tego, moja mama się śmieje, cały czas ma taką anegdotę, że wszystkie buty, które dostawałem jako dziecko, zawsze musiałem zobaczyć, czy są szybkie. Sandałów nienawidziłem, bo sandały się źle układałem i zawsze był płacz, jak miałem sandały założyć. Nawet jak mama się cieszyła w ogóle, że udało się w sklepie jakieś dostać, no to sandały nie. Ale jakiekolwiek buty, trampki, te podróbki naszych konwersów, te Polsporty czy 100 mile to chyba były, no to zawsze trzeba było sprawdzić, czy są szybkie. I tak, no to już wtedy sprawdzałem rzeczy, właściwie tylko i wyłącznie pod kątem lekki, kiedy jeszcze zupełnie nie miałem o tym sporcie pojęcia. To już słyszę, że byłeś utalentowany, ale teraz zapytam cię tak, hasłowo, talent czy praca? Talent. Praca przyszła później. Mój trener miał bardzo fajne powiedzenie, którego moc zrozumiałem dopiero później. Mówi, Marek, jesteś teraz młody i lecisz na dwóch silnikach. Jeden to jest talent, drugi to jest praca. Ale talent z czasem będzie miał mniejsze znaczenie, czyli ten silnik będzie się wyłączać. I tak daleko dolecisz, jak długo do silnika praca będziesz dopuszczał paliwo. I rzeczywiście ja bardzo szybko osiągnąłem kosmiczne wyniki, jak na swoje oczekiwania i jak na poziom, na który zastałem w lekkiej, jak do niej wchodziłem. Ale też szybko to się skończyło i trzeba było to poprzeć pracą. I w drugiej części kariery, tej z medalami już Mistrzostw Europy i Świata 2006, 2007, 2008, to już był efekt tylko i wyłącznie ciężkiej pracy. Gdybyś miał zrobić alternatywną karierę, sportową czy niesportową, co by to było? To sportowa byłoby to koszykówka. Aczkolwiek nigdy nie byłem najwyższy w klasie. Przez moment byłem, ale później wróciło się z wakacji. Nagle się okazało, że z pierwszego jestem już czwarty czy piąty. Ale był taki zawodnik, Charlotte Hornets, Maxi Bogis, który miał 1,58 m i mówię, ok, skoro on może grać w kosza, jest rozgrywającym. Robił wsady. Robił wsady i nawet blokował Patryka Ewinga, więc tak. To był taki symbol, że skoro on może, to ja też mogę, chcę grać w kosza. Więc wychodząc na te boiska, te parkingi, gdzie rysowaliśmy kredą linię i rzucaliśmy do tej obręczy po rowerach, to myślałem, że będę grał w koszykówkę. Zwłaszcza, że moje pokolenie to jest pokolenie, które pamięta w Bytomiu Stal Bobrek, Bobry Bytom, Browary Tyskie Bobry Bytom, czyli kolejne zmiany i numeracje klubów, który regularnie walczył o tytuł najlepszego w Polsce. Nie udało się tytuł zdobyć, ale medale Mistrzostw Polski tam chyba 2 czy 3 razy z rzędu było za czasów, kiedy gdzieś się na meczach pojawiałem. Pluta, Bacik, to takie nazwiska, Łopatka, które się pojawiały na bytomskim parkiecie, to są mi dobrze znane. I myślałem, że tego kosza będę grał. Prenumeraty basketu i pierwsze zdjęcia wydrukowane, wieszane na ścianę Michaela Jordana i innych gwiazd, one powodowały, że chciałem być koszykarzem. I to jest taka droga, którą w którymś momencie też żałowałem, że a co by było gdyby. A druga rzecz, jestem gadżeciarzem. I chyba prowadziłbym nudne życie, ale myślę, że dostatnie, bo pewnie poszedłbym w kierunku programowania informatyki. Swoją drogą też, jak wybierałem liceum, szkołę średnią, to zostałem w szkole sportowej, ale już nie w sportowej klasie, tylko przeniosłem się do klasy o profilu matematyczno-informatycznym, gdzie tam te przedmioty skończyłem z 5 i 6, więc miałem duże ciśnienie na to, żeby w tym kierunku podążać. Gdybyś mógł na jeden dzień, na powiedzmy na tydzień, wejść w czyjeś buty, to czyje by to były buty? Ja bym chyba, wystarczałaby mi godzina, nawet nie cały dzień. I byłby to Edmund Hillary albo Norgay Tenzing, którzy jako pierwsi oficjalnie weszli na Mount Everest. Być może byłby to Neil Armstrong, który jako pierwszy postawił nogę na Księżycu.
prawdopodobnie, bo mamy różne teorie spiskowe, ale chodzi o to, że chciałbym zobaczyć, jak to jest poczuć dumę bycia pionierem i zrobienia coś po raz pierwszy, coś niebotycznego, coś w skali historii świata, które jest zapamiętane przez każde następne pokolenie. Oni będą wspominani już właściwie w historii świata dożywotnio, jeżeli chodzi o świat, bo wiadomo, że ci ludzie kres swój już niektórzy osiągnęli, więc tak, no, chciałbym poczuć to. Czyli bardzo chętnie bym wszedł w te zimne buty i stanął na szczycie Everestu jako pierwszy człowiek. A ty masz takie ambicje, żeby zostawić coś po sobie na świecie, właśnie zrobić coś po raz pierwszy? Ja czasem mam takie poczucie, że generalnie nic po mnie nie zostanie. Robię w rozrywce, dostarczam jakichś tam przyjemności większych lub mniejszych, ale to tylko tyle. I mam to samo wrażenie. Bardzo często jest tak, że nie odczuwam satysfakcji z wykonywanej pracy, bo wiem, że ona nic po sobie nie zostawia. I rzeczywiście po sporcie, kiedy człowiek czuł, że ma jakieś znaczenie i jest postrzegany w jakiś sposób, oceniany pod kątem tych sukcesów, teraz niczego takiego już nie osiągnę. I rzeczywiście myślę o tym i się zastanawiam, dość często nawet, co mógłbym zrobić, żeby zrobić coś wielkiego i być czymś po raz pierwszy. Ale żyjemy teraz w tak globalnej wiosce i wydaje się, że tak mało jest rzeczy, które można jeszcze zrobić. Nie mamy wyobraźni, siedząc w domu czy wychodząc gdzieś naprzeciw tym wyzwaniom, żeby znaleźć coś, co mogłoby być chociaż namiastką, jakimś procentem, promilem tego, czym było wejście po raz pierwszy na Everest czy postawienie nogi na Księżycu. Więc no, mam takie poczucie, że to, co największe mogłem w życiu zrobić, już zrobiłem. Bywa to czasami dojmujące, ale z drugiej strony wierzę, że inne rzeczy mogą być też przyjemne. Nie będą już aż tak przyjemne, nie będą już tak ekscytujące, ale da się je zrobić. Jest też taka refleksja, którą wyniosłem, pracując w Atlas Arenie. Taka anegdota, koncert ze stajni Disneya, nie pomnę teraz wokalistki czy zespołu, który przyjechał, ale on się sprzedał w 3 godziny i organizator postanowił uruchomić jeszcze jeden koncert ten sam dzień, że w 2 różnych godzinach on się rozpoczął w Atlas Arenie. On także się sprzedał w ciągu tam kilku godzin. No, polegał to na tym, że no, sprzedaż była podwójna, bo oprócz dzieci musieli przyjechać rodzice, więc te bilety się 2 razy więcej sprzedają, ale to nie chodziło o to, bardziej o to, że to rzeczywiście było wielkie przeżycie. No i wchodzę na tą halę przed koncertem i widziałem emocje wymalowane tych dzieci na twarzy. To była ekscytacja, to były spazmy, to były takie granice jakiejś wielkiej paniki, ale świadomości, że za chwilę wydarzy się coś wielkiego, ten koncert się rozpocznie. Pisk po prostu był taki, że jak wróciłem do domu, to jeszcze przez 2 godziny jeszcze mi piszczało w uszach i to nie od nagłośnienia, tylko od tego, co się działo na trybunach. I taka refleksja mnie naszła, czy ja jako dorosły człowiek jestem w stanie przeżyć coś takiego, co wzbudzi we mnie takie emocje. I trochę smutna konstatacja, że jednak jesteśmy trochę obdarci z tej beztroskiej euforii i bardzo trudno nam jest coś takiego wskrzesić. To nie jest tak, że się smucę tak i mnie to dołuje, żeby nie było, że mamy cały negatywny program teraz, ale ta obserwacja no, często do mnie wraca. Jak mówię, okej, no super, fajnie, wygrałem to lotka, super, mam nowy samochód, jest fajnie, ale dlaczego się nie potrafię cieszyć tak jak to dziecko? I podobnie jest tym celami, że wiem, że no, no ciężko będzie znaleźć coś, co spowoduje, że będę taki szczęśliwy, jak byłem na bieżni. Chociażby też dla tego powodu, że byłem młody i pewne rzeczy inaczej przeżywałem. Wiesz co, nie chciałbym zabrzmieć ckliwie i z nadmiernym patosem, ale wracając do tego, od czego zaczęliśmy tę rozmowę, a wiem to na pewno, bo robiliśmy to razem, to myślę, że to, co zrobiliśmy znów dla tego jednego, drugiego, trzeciego anonimowego dla nas człowieka, to jest to coś, co tak zostawiłeś. Naprawdę. Ja tak odczuwam tak, że pomoc innym może być czymś, co da satysfakcję. Ona nie będzie w towarzystwie euforii naszej, ale poczucie satysfakcji i przede wszystkim świadomości, że robimy coś istotnego dla kogoś, bo tego brakuje. Życie dla samego siebie po prostu straciło sens. Wtedy, kiedy mogłem i wtedy, kiedy powinno się żyć dla siebie, kiedy człowiek się rozwija, kiedy jest młody, już minęło i teraz człowiek dorasta do tego, że chciałby żyć dla kogoś innego albo robiąc coś,
urozmaicać czy wzbogacać życie innych ludzi. To nie tylko mówię o najbliższych, ale też myślę o szerszym kontekście. Pomaganie innym zdecydowanie jest dużą nagrodą też dla samych ludzi, którzy pomagają. Jakie są trzy rzeczy, których w sobie naprawdę nie lubisz, które powinieneś w sobie zmienić? Zazwyczaj pytam o jedną, ale tobie postawiłem Mount Everest. Mam problem z decyzjami i wiecznym konfliktem serca z rozumem i bardzo często, gdy mam podjąć jakąś trudną decyzję, mam wrażenie, że łatwiej byłoby mi się schować pod szafę po prostu i przeczekać, niech to się samo zorganizuje. Więc to jest też powód, dla którego pewne problemy u mnie wyskoczyły i wykwitły nie tak, jak powinny. To jest jedna rzecz. Druga rzecz... moja emocjonalność i to w kontekście przeskakiwania ze smutku do złości, czyli taka labilność emocjonalna, to jest coś, co mi przeszkadza w stabilnym życiu. Bardzo łatwo jest mi wyprowadzić, żeby ostatnio z równowagi. W momencie stresu bardzo też reaguję nerwowo. I trzecią rzecz, którą chciałbym zmienić we mnie... Nie, zostawię te dwie tylko. Te dwie, dlatego że myślę, że komfort życia by się znacznie zmienił, gdyby tylko te dwie zostały zniwelowane. A jakiej swojej cechy nigdy nie powinieneś zmieniać? Coś, z czego jesteś dumny? Upór. Upór i determinacja. To jest dla mnie ważna rzecz. Jeżeli postawię sobie cel, tylko ja muszę go sobie postawić świadomie i muszę czuć jego wartość i czegoś chcieć, to jestem w stanie wejść na Everest, żeby to osiągnąć. I to jest coś, co powoduje, że to jest duży zasób. Jeżeli będę go mądrze z tego korzystał, to może doprowadzić do rzeczy, z których naprawdę mogę być dumny. Tylko jest kwestia tego, żeby zaprogramować się na to, że tego chcę, na to się decyduję, tego potrzebuję albo to chciałbym osiągnąć. Więc to mnie doprowadziło w sporcie do wyników i to nie zgasło. To jest coś, czego się nauczyłem już od dziecka, będąc w domu i spokojnie wykorzystuję w dorosłym życiu. A jak się objawiał u ciebie stres? Po czym to poznać? Niektórzy przegryzają wargę, niektórzy tupią nogą. Musiałem sobie lustro postawić, bo nie wiem, ale ja myślę, że czyta się ze mnie jak z obrazka. Wszystko widać po prostu i jak z otwartej książki. Widać, że jestem zestresowany czy zły. W sporcie jeszcze udawało mi się to jakoś łatać. Najczęściej zamykam się w sobie i chcę być w swoim świecie. Jestem wyłączony. To też było widać przy rozgrzewkach, przy ważnych rzeczach. Po prostu wykonywałem spokojnie swoje. Nawet ludzie do mnie przychodzili, kurczę, Marek, ty tak zawody takie ważne masz, ty się w ogóle nie stresujesz. I wtedy wiedziałem, że jest po prostu kamienna twarz, siadam do pokera i robię swoje. Ale w życiu dorosłym, już trochę inaczej poukładanym, mniej wymiernym, myślę, że widać, chociaż może ja po sobie to czuję, bo mam problem z koncentracją, artykułowaniem myśli, komunikacją i bardzo często potrzebuję nagle wrócić na ziemię, na chwilę na ziemię, szepnąć się w twarz i mówię, o Marek, dwa wdechy, wracaj, kontrola. Czasami to trwa, minutę, dwie, trzy, czasami dłużej, ale stres potrafi zapanować nade mną, co akurat bardzo mi się nie podoba. W czym jesteś tak naprawdę zły? Do czego masz dwie lewe ręce? No to się śmiałem z tej piłki nożnej. Mam dwie lewe nogi. Lewonożni piłkarze są w cenie. Oczywiście i dlatego nie zostałem piłkarzem i dlatego mam do nich taki żal, bo oni potrafili z dwóch lewych nóg zrobić dwie prawe. Ale to było tak, że jak grywaliśmy, bo na Śląsku trzeba było grać w piłkę, to grywaliśmy w tą piłkę na dwa kamienie zamiast słupków. To najczęściej byłem na bramce, a jeszcze częściej byłem ostatni wybierany do składu, bo się ten dwóch kapitanów to każdy sobie wybiera. No i zawsze na koniec był Marek. No to Marek był pierwszy na ataku, tylko że jak mu się piłkę podało, to był pierwszy w bramce, a piłka za nim, więc to była tak. A druga rzecz, jak już wrócimy do czegoś poważniejszego, to myślę, że to są relacje. Ale nawet nie mówię o relacjach związek, tylko takie relacje międzyludzkie, znajomych, pielęgnowania znajomych, utrzymywania jakiegoś takiego kontaktu. Bardzo często raczej uciekam do gdzieś tam, wolę pojechać gdzieś sam, się wyłączyć, niż
być w dużych skupiskach ludzkich, może to przez okres w życiu, ale bardzo trudno jest gdzieś tam, jak nawiązuje nowe relacje, nowe znajomości w danym miejscu, w pracy i tak dalej, że o, to się zadzwoń, spotkamy się i tak dalej. No, rzadko mi się zdarzyło, żebym zadzwonił i się gdzieś z kimś ponownie spotkał, po prostu idę dalej i zostawiam wszystko za sobą, a myślę, że warto by było gdzieś tych relacji więcej utrzymywać, no bo one wzbogacają nasze życie i od nich się też czegoś uczymy. To dość zaskakujące, bo jak widzowie cię teraz oglądają, to widzą faceta, który nie przestaje mówić, lubi mówić. Tak, lubi opowiadać. Jak teraz na przykład wróciłem, tydzień byłem na wczasach w Bieszczadach sam na rowerze, więc mogę mówić do wilków i niedźwiedzi, więc wreszcie mogę usiąść przed kamerą i trochę to nadrobić. Wspominasz ten Bytom kilkakrotnie, a ty Pieronie w ogóle nie masz, nie mówisz po śląsku. Nie mówię po śląsku. Znaczy, jak trzeba, to mówię. Jak jestem wśród swoich, to mówię. To godam. To, do mnie to nie jest problem. Ale z Justyną Święter-Setic możemy sobie czasami po śląsku coś tam wrzucić, jakieś stawki, kiedy się śmiesznie robi. Ale bardzo trudno jest mi to robić na pokaz. Więc jak z kimś rozmawiam, to tak. Mało tego, bardzo szybko łapię akcenty, nawet nie wiedząc o tym, bo rodzice przeprowadzili się na taką wioskę pod Częstochowę, tam też mają taką lekką naleciałość i gdzieś tam sam siedziałem w domu i zadzwonił dzwonek do drzwi, jakiś tam pan gdzieś tam przybłęda, gdzieś tam coś pytał, czy jakieś resztki jedzenia, czy coś, no i tam sobie z nim chwilę porozmawiałem. No on się pyta, skąd jestem, no ja mówię, no już z Bytomia, a on taki zdziwiony, a to ty nie stąd? Więc udało mi się po prostu nawet w rozmowie z nim, po prostu nawet nie wiedząc, po prostu naturalnie naśladować i dostosowywać się. A najśmieszniejsze było to, jak pierwsze zgrupowanie kadry juniorów miałem przed Mistrzostwami Europy w Rydze i tam był transport nie lotniczy, tylko autobusowy i mieliśmy takie przegrupowanie w Białymstoku, gdzie przebywałem 2 tygodnie. No piękny zaśpiew, no cudownie. I wróciłem do domu i jeszcze trochę podśpiewywałem. To po prostu moja mama powiedziała, że mam wyjść, pochodzić trochę na zewnątrz, pogadać z ludźmi i wrócić, bo nie może mnie słuchać, no, więc gdzieś to zostaje. Twoja grzeszna przyjemność? Moja grzeszna przyjemność... muzyka i zakupy z tym związane chyba. To ja jestem gadżeciarzem, więc ja też mam wrażenie takie, że wraz z rozwojem mojego gorszego samopoczucia próbowałem sobie poprawiać samopoczucie zakupami. I bardzo często były to rzeczy związane z tym, na co kiedyś jako młody człowiek nie mogłem sobie pozwolić, a bardzo się tym jarałem. Więc sprzęt audio, sprzęt wideo, jakieś gadżety, teraz inteligentne domy, różne zabawki. I to czasami no, wbrew temu, co powinienem, bo jednak mówię, ok, Marek, zrób oszczędności, ale no, jak tutaj można coś takiego, wreszcie będę miał muzykę taką, jak chcę, jaką marzyłem sobie, to wreszcie tu postawię. Więc no, to trochę, trochę mi nawet przeszkadza, a myślę, że przeszkadzałoby komuś, z kim miałbym dzielić dom i budżet domowy na rzeczy bardziej potrzebne. Czyli kompulsywne zakupy, czyli masz high-endowy sprzęt. Czy słychać różnicę między zwyczajnym sprzętem, a tym za 15 czy 10 tysięcy? High-end nigdy nie jest wystarczająco high i nigdy nie jest end. Więc od momentu, kiedy kupuję coraz mocniejsze, lepsze, znaczy mocniejszy, coraz lepszy sprzęt, to rzeczywiście słychać lepiej. Ale to dalej nie jest ten end, który chciałbym kiedyś spokojnie w zaciszu domowym, żeby rozpieścił moje uszy. Ale nie mam już takich zapędów. Wiem, że no wchodzimy już w półkę cenową, że byłoby to już absolutnie zbędną fanaberią i już bym zastanawiał się nad poradą specjalisty, jak z tym sobie radzić. O tej muzyce nie wiedziałem, ale może w takim razie jest jeszcze jakaś strona, z której ciebie nie znamy. No, oczywiście, że jest. Mało kto mnie z tego zna, bo niby skąd. Marek rodzinny. Uwielbiam dzieci, dzieci uwielbiają mnie. No, życie tak się złożyło, jak się złożyło, że swoich jeszcze nie mam. Nawet ostatnio Justyna Kowalczyk trochę mi dopiekła, bo na Dzień Ojca wrzuciłem takie zdjęcie. Jak się okazało, wszyscy ze Śląska odpisywali, że to taki standard jest. Wjazd na Czantorię, fotograf zawsze stał i zdjęcie mam z ojcem i mówię, że ojciec to jest fajny gość, bo ma zdjęcie, o którym ja marzę, a jeszcze mi się nie udało. No to Justyna Kowalczyk mi odpisała.
no to nie ma co siedzieć na Twitterze, tylko trzeba się wziąć do roboty. No, gdyby to było takie proste, oczywiście bym miał, więc poznaliby mnie z życia rodzinnego, więc tak. To jest chyba taka rzecz, z której jestem mało znany. Parę osób miało możliwość zobaczyć, jak to jest. Czuję, że się w tej roli sprawdza, tylko trzeba jeszcze to wszystko poukładać. Trzy najważniejsze przedmioty. Jak byłem młody, to była bielizna na zmianę, szczoteczka do zębów i karta płatnicza. I bez tego nie wychodziłem z domu, bo jak wychodziłem, to nie wiedziałem, kiedy wrócę. A jak jestem starszy, to właściwie chyba tylko telefon komórkowy, bo zastępuję już klucze do mieszkania, zastępuję karty płatnicze, zastępuję nawigację, źródło informacji i dopóki jest naładowany, to właściwie z telefonem komórkowym jestem w stanie sobie poradzić wszędzie. No może poza Bieszczadami, gdzie w większości górek nie ma zasięgu, więc no, zostawiłbym to jako jeden przedmiot teraz, który jest niezbędny do życia i bez którego jakbym wyszedł, to bym się czuł jak bez ręki. Z całą resztą jestem w stanie sobie poradzić, bo po prostu mając do dyspozycji karty płatnicze, no, najzwyczajniej wszystko można kupić. No nie wszędzie, ale na pewno jakoś sobie poradzić i nie być ubezwłasnowolnionym od czegoś czy kogoś. To teraz właśnie o tym telefonie, pół żartem, pół serio, już poniekąd sam nawiązałeś, ale chcę cię zapytać o trzy najważniejsze apki w telefonie. Już słyszę, że jedną z nich będzie dla mnie jakiś kompletny kosmos, apka otwierająca drzwi. Tak, to raczej nie aplikacje, tylko cały system zarządzania domem, telewizorem, oświetleniem, ogrzewaniem, otwieraniem, spuszczaniem kina domowego, czy gaszeniem wszystkich świateł, jak już człowiek położy się spać i zapomniał wyłączyć tego w łazience. Wodę w toalecie też spuszcza? Wiesz co, niepotrzebnie mi to powiedziałeś, bo nie mam tego jeszcze. Przypomniały mi się toalety w Japonii. W Japonii pewnie to jest, bo to jest jeden z lepszych gadżetów, jak Europejczyk przyjeżdża do marketów tych takich elektronicznych i oprócz telewizorów, kamer, aparatów, sprzętów grających słuchawek jest cały zawsze dział związany z sedesami, bidetami, elektroniką, im więcej przycisków, tym lepszy, droższy, no cuda bajery. Więc myślę, że tamto już podpięcie do telefonu już dawno ma. To tego nie mam, więc rzeczywiście aplikacja zarządzania domem, system płatności, to jest druga rzecz, a trzecia rzecz to ostatnio Strava. Jak wsiadłem na rower, to myślę, że to też ma taki czynnik uzależniający, bo w sporcie tym amatorskim najfajniejsze są wyzwania, które rzucamy samym sobą, a jeszcze jak fajnie możemy się z kimś porównać. No nie ukrywam, że jako sportowiec nie robię pewnych rzeczy, bo mam na to czas i się nudzę i chcę coś robić, tylko szukam w tym wyzwań. Trudno było mi znaleźć wyzwanie w biegach, bo wszystko, co mogłem, sobie te wyzwania rzuciłem, a w bieganiu amatorskim po prostu jednak chyba cały czas boli, jak chociażby na pierwszych zawodach w ciągu jednej godziny przegrałem z większą liczbą zawodników niż przez 20 lat kariery, więc trudno mieć tam wyzwania, ale na rowerze bardzo mi się spodobało. Za pomocą Majki Włoszczowskiej udało mi się dobrać sprzęt, który jest na miarę takich moich obecnych potrzeb i no setki, już w tysiącach kilometrów w tym roku już pozamykałem parę ścieżek. Więc Strava to taka aplikacja, żeby dzielić się kilometrami i wrzucać sobie wyzwania do tego. Wrócimy za sekundę do telefonu, ale uściślijmy. Ty już nie biegasz. Nie biegam, aczkolwiek... Nie lubisz biegać. Nie lubię biegać, aczkolwiek ja tak czuję, że powinienem, bo w rowerze bardzo zaczęło mnie pociągać wyzwanie długodystansowe, które absolutnie było dla mnie czymś nie do przyjęcia, jak biegałem. I ostatnio na zakładkę, ze względu na to, że zepsuły mi się przerzutki, mówię, to idę sobie pobiegać i zrobiłem sobie dychę. I tak mówię, ok, ma to jakiś wpływ pozytywny na to, że jednak przyjemniej się biegnie. I myślę, że jak się pływać nauczę, To jest szansa, że będę robić coś szalonego i głupiego. No. Czyli triatlon. Trzy najważniejsze kontakty w telefonie. Rodzice, mama, tata. Kiedyś to był trener, trzeci rodzic.
No i partnerka, teraz trenera nie potrzebuję, partnerki nie mam, więc zostawię przy dwóch. Nie mam trzeciego, który byłby wiodącym numerem w chwili obecnej. Kontakt w telefonie, o którego nigdy byśmy nie podejrzewali ciebie, że możesz go tam mieć. Ja to pytanie słyszałem w poprzednich odcinkach i ja się bardzo długo zastanawiałem nad tym, cóż by to mogło być. Trudność polega na tym, że te kontakty w telefonie, one mają już trochę inną wartość niż miałyby jeszcze 10 lat temu. Ze względu na to, że właściwie do kogokolwiek chcemy dotrzeć, możemy dotrzeć za pomocą mediów społecznościowych. I tak właściwie, jeżeli chcielibyśmy mieć kontakt do prezydenta naszego Andrzeja Dudy, to albo napiszemy do niego na Twitterze, albo w jakikolwiek sposób się skontaktujemy z kimś innym i pewnie dałoby się to zrobić. Zastanawiałem się nad tym, czy jest jakiś szalony kontakt, taki niecodzienny, i no, przez grube pół godziny wymyślałem, nic nie wymyśliłem. Chyba bardzo taki standardowy mam zestaw wpisów w moim telefonie. Ostatni SMS do? Ostatni SMS to z mamą, która, jak to każda mama, się zamartwiała do podróży pociągiem, bo jeżeli ktoś będzie oglądał ten program z dużym opóźnieniem, no to nagrywamy go w chwili, kiedy mamy jeszcze końcówkę restrykcji związanej z pandemią. W wagonie jechało dzisiaj 5 osób, wszyscy z maskami, więc oczywiście pytanie o maski, jak podróż, ile osób siedziało i tak dalej, więc to była wymiana związana z podróżą. Ostatni ważny SMS od... Napisał do mnie taki dziennikarz, żebym wziął numer startowy, i nie wziąłem. Będzie ci to zapamiętane, a ale, chcemy go ale powiesić to na drobie, ale to na drobie, absolutnie to na drobie. Pytałem o ważnego SMS-a, ale niech ci będzie. Najgłupsza rzecz, jaką o sobie przeczytałeś? Bolesna czy głupia? Taka. Nie będzie i taka, i taka. Znaczy, najgłupsza, z której się trochę pośmiałem, to ja kiedyś miałem dużą sesję zdjęciową i duży wywiad taki szeroki do takiego magazynu Maxim, który już nie istnieje na rynku wydawniczym. I kilka miesięcy później były przyznawane takie, na podsumowanie roku były przyznawane takie różne tytuły, nie nagrody, bo nie otrzymałem za to żadnej statuetki ani pisemnego potwierdzenia. Zostałem wybrany jako obciach roku za moje zachowanie na bieżni w Monachium w sztafecie, więc to była taka anegdotyczna. A taka najtrudniejsza rzecz, która chyba najbardziej zabolała, to było sprawozdanie z Igrzysk Olimpijskich z Aten, gdzie redaktor Maciej Petruczenko, którego bardzo szanuję i notabene dziękuję mu za te słowa, napisał, że Marek Plawgo zupełnie myślami gdzieś indziej, zamiast przygotowywać się do finału olimpijskiego, to tańczył na stadionie Kankana. I to mnie zabolało, bo został mi wytknięty brak profesjonalizmu i pełnego skupienia na tym, co za chwilę miało nastąpić, a następował finał Igrzysk Olimpijskich. Więc no, to było trochę bolesne. Hejt w sieci, w social mediach, czy ciebie to rusza? Myślę, że jestem na to wrażliwy, ale nie miałem tak dużo do czynienia z tym. Lekkoatleci w całe szczęście nie są na świeczniku i piedestale, nie są dotykani przez przeciętnego kanapowego kibica. Najczęściej kibic lekkiej atletyki jest kibicem świadomym i dość wyrozumiałym, więc nie miałem do czynienia z jakimiś większymi przejawami hejtu, ale chociażby ostatni wpis dotyczący mojego przeszlifowania na ulicy związanego z niedoszłą kolizją z samochodem na rowerze. Zauważyłem, że zaczął generować nieprzyjemne komentarze, nawet nie tyle do mnie, co kierowcy na samochodu. I tak jak już czułem, że to za chwilę może się też odbić na mnie, to po prostu to usunąłem i mówię, że też nie chcę tego czytać i chcę mieć raczej spokój wokół siebie niż wkładać kij w mrowisko. Czego się dzisiaj boisz? Czy w ogóle się boisz? Czego się boję? Pu.
No boję się, że za 5 lat moje życie niewiele się zmieni. Dajmy na to, jakbym sobie poszedł do przodu. Chciałbym, żeby było już zupełnie inne, takie jak sobie wymarzyłem jeszcze jak miałem lat 30. No bo jak zaczynałem, mam lat 39,5. To jest taki wiek, w którym przychodzą pewne podsumowania i refleksja. O ile sportowo było całkiem nieźle, no to na jeden egzamin jest wciąż nieznany i nie chciałbym za 5 lat sobie powiedzieć, że jestem w tym samym miejscu. Bo jak sobie przypomnę siebie sprzed roku i sprzed 2 lat, to wydawało mi się, że okej, jest źle, ale zaraz się poprawi. Jest już 2 lata później. Dalej się nie poprawiło, dalej z powodów też bardzo często moich błędów, więc no, bałbym się, że za kilka lat znowu będę tu, gdzie jestem, a nie chciałbym. Już drugi raz użyłeś sformułowania 39,5. Ja czuję, że ta bariera czwórki z przodu... Tak, tak. No, zdecydowanie tak. No, ostatnie urodziny, 38, 39, to nie były jakieś szczególnie radosne wydarzenia w moim życiu względu na te podsumowania i chciałbym, żeby 40 były już trochę inne. I tak, no to jest taki okres, w którym człowiek robi pierwsze podsumowania swojego życia. 30 może jeszcze jest za wcześnie na to, ale 40 i 50 no to są już takie granice, w których człowiek częściej ma refleksję nad tym, gdzie jest, co osiągnął i w którym kierunku zmierza. Słuchaj, ja już przez te drzwi przeszedłem. Mogę ci powiedzieć, nie jest źle za granicą. Właśnie, bo to jest tak, że nie taki diabeł straszny, tak? Jak człowiek jeszcze go nie zna, to go demonizuje, a później się okazuje, że nie wszystko jest takie złe, jak się myślało. Podobnie było z zakończeniem kariery, które odkładałem bardzo długo, bo bałem się tego, jakie będzie życie po zakończeniu kariery, więc można powiedzieć, że trochę sztucznie i na siłę, wbrew logice, przeciągnąłem je no, trochę za długo. Umiesz powiedzieć, co będzie się z tobą działo za 10, 15, 20 lat? No tak jak powiedziałem przed chwilą, te 5 lat też bym się obawiał, gdzie będę. I tak samo jest za 10 i za 15. Z tego, że wiem, że bardzo wiele rzeczy zależy od nas. Mamy wpływ na bardzo wiele rzeczy. Możemy sobie te życie kształtować, ale do pewnego stopnia. Bo niestety duża część tych planów jest uzależniona od czynników zewnętrznych, na które czasami nie mamy wpływu, więc no, chciałbym siebie oczywiście, jak każdy zapytany, co chce zrobić za 10 lat, no to każdy bez wyjątku będzie odpowiadał, że chciałby leżeć z drinkiem w ręku gdzieś na plaży, rajskiej plaży. No chyba nie, chciałbym raczej sam usiąść i sam przed sobą, zadając sobie pytanie, czy jestem szczęśliwy, odpowiedzieć tak, jestem szczęśliwy, cokolwiek by to dla mnie w tamtym momencie nie znaczyło.